Serdecznie witam. Wampir przebywa w wiekuistych ciemnościach w towarzystwie innych upiorów. W zmurszałych kryptach, w wiekuistej ciemności wampir słyszy, widzi i przede wszystkim czuje. I tęskni za tym, co utracił, gdy był jeszcze człowiekiem. Jest postacią tragiczną i postacią romantyczną. Wydaje mi się jednak, że nie taką właśnie wizję wampira miał na uwadze Wilhelm Friedrich Murnau, kiedy w 1922 roku nakręcił swoją słynną symfonię grozy Nosferatu. Max Schreck stworzył w tym filmie jedną z najbardziej odstręczających postaci wampira. Był ucieleśnieniem zła. Niósł ze sobą śmierć i zarazę. Przybył z Karpat do Wisborga z zamiarem zwampiryzowania pięknej kobiety, która w końcu poświęciła się dla ludzkości i zatrzymała go przy sobie do wczesnych godzin rannych, kiedy słońce spaliło wampira, zamieniło go w proch. Niewiele brakowało, a podobny los spotkałby film Murnaua, gdyż niemiecki reżyser trochę bez pytania pożyczył sobie powieść Brama Stokera Dracula. Zmienił nazwiska bohaterów, zmienił miejsce akcji, ale nie raczył o tym wspomnieć w czołówce filmu, więc wdowa po Stokerze wytoczyła mu proces i całkiem słusznie proces wygrała. Film miał zostać zniszczony, wszystkie kopie miały zostać zniszczone. Na szczęście ocalały. I te, które ocalały, mają już na początku informację, że jest to film oparty na powieści Brama Stokera. Tak więc film nie tylko przetrwał, ale niespełna 60 lat później doczekał się remake'u, gdyż kolejny niemiecki reżyser, Werner Herzog, zrealizował kolorową wersję dźwiękową z przepiękną muzyką grupy Popol Vuh i z Klausem Kinski, swoim nadwornym aktorem w głównej roli. Film nazywał się Nosferatu Vampir. Klaus Kinski stworzył jedną ze swoich najwspanialszych kreacji, moim zdaniem w ogóle najwspanialszą swoją kreację. Jest on w tym filmie tragiczny, smutny, ale wzbudza naszą sympatię. Do Izabela Gianni mówi, pani sobie nawet nie wyobraża, co to jest nie móc umrzeć. Jakie to uczucie żyć bez miłości. Tak więc jego śmierć w tym filmie nie jest zwycięstwem dobra nad złem, nie jest to zniszczenie zła. Jest to dla wampira jakby spełnienie poprzez śmierć. Jest to śmierć tragiczna, klasyczna śmierć z miłości. Może to się wydawać dziwne dla niektórych widzów, że akurat w ten sposób przedstawiono wampira, ale pamiętajmy, że to było jeszcze 15 lat przed wywiadem z wampirem, gdzie Brad Pitt starał się za wszelką cenę pokazać wampira uczłowieczonego, wampira, który przeżywa ludzkie problemy, który tęskni też za miłością i za czymś, co jako człowiek mógł mieć, a jako wampir utracił raz na zawsze. Chciałbym też zwrócić uwagę na kreację Rolanda Topora, który zagrał Renfielda w tym filmie. Nie wiem czemu, ale w wersji wyświetlanej w Polsce 20 lat temu w kinach, wersji angielskojęzycznej, jego rola została bardzo poważnie okrojona. Tutaj w wersji niemieckojęzycznej, którą zobaczymy, Topor miał okazję pokazać wszystkie swoje sztuczki, szczególnie jest wspaniały w scenie więziennej, gdy zjada muchy, gdy atakuje strażnika. Ale chyba już najwyższy czas na film, a ja mam jeszcze sporo do zrobienia.